połowie XX wieku, gdy świat stał na krawędzi kolejnej światowej wojny, podstępna siła zaczęła umacniać swoje uchwycenie nad nazistowskimi Niemcami, Schutzstaffel, bardziej znana jako SS. Założona w 1925 roku, początkowo służyła jako osobista ochrona Adolfa Hitlera, ta mroczna jednostka przemieniła się w jedną z najbardziej bezwzględnych i formidablanych organizacji paramilitarnych, jakie świat kiedykolwiek widział. Pod lodowatym przywództwem Heinricha Himmlera SS rozszerzyło swoje panowanie, stając się nie tylko ochroną Führera, ale również mieczem kata. Wzbudzająca grozę Waffen-SS, wojskowy oddział organizacji, siała terror na polach bitew, podczas gdy jednostki SS Stotenkopf gorliwie strzegły obozów koncentracyjnych i zagłady, doprowadzając do niektórych z najstraszliwszych ludobójstw w historii. Jednak kim byli ludzie w tych czarnych mundurach ozdobionych insygniami śmierci? I co skłoniło ich do uczestniczenia, a często i czerpania przyjemności z tych okrucieństw? Przypomnij sobie przerażające opowieści z Auschwitz, Sobiboru i Treblinki. To nie były tylko obozy, ale fabryki śmierci, gdzie miliony spotkały swój ponury los w rękach SS. Metody te sięgały od przymusowej pracy do systematycznej eksterminacji. SS wykazało brutalną efektywność w realizacji ostatecznego rozwiązania Hitlera. Podążając tą przerażającą ścieżką, powtarzamy słowa Primo Leviego. Potwory istnieją, ale są zbyt nieliczne, by być naprawdę niebezpieczne. Bardziej niebezpieczni są zwykli ludzie. Dołącz do nas, odsłaniając kurtynę Schutzstaffel, ujawniając mroczną rzeczywistość, która kryła się za ich czarnymi mundurami i insygniami śmierci. Witamy w pamiętniku Juliusza Cezara. Cienie oddziałów. Niepokojący wzrost Schutzstaffel, lepiej znanego jako SS. W wirze chaosu Republiki Weimarskiej, gdzie niestabilność polityczna i niepokoje społeczne były tak powszechne jak poranna gazeta, pojawiła się siła, która przewyższyła wszystkie inne pod względem bezwzględności i wpływu, Schutzstaffel, lepiej znany jako SS. Początkowo, w 1925 roku, był to jedynie oddział SA, Sturmabteilung, czyli oddział szturmowy. SS został początkowo stworzony jako osobista jednostka ochronna dla Adolfa Hitlera i innych czołowych nazistowskich urzędników. Pod wodzą Juliusza Schrecka i składający się zaledwie z 8 mężczyzn, ten podmiot miał skromne początki. Jednakże w tyglu ambicji i ideologii ci 8 mężczyzn byli nasionami tego, co miało stać się rozległą, bezlitosną maszyną. Przemiana SS z ochroniarzy w architektów ludobójstwa miała kilka kluczowych zwrotów, każdy dodając kolejną warstwę złożoności i mocy organizacji. Heinrich Himmler, człowiek tak niepozorny, jak i okrutny, przejął przywództwo w 1929 roku. Pod jego rządami SS przemienił się w niemal państwo w państwie. Powiększył swoje rozmiary, podjął operacje wywiadowcze i rozpoczął wewnętrzne policyjne działania w samej partii nazistowskiej. Do 1933 roku, kiedy naziści doszli do władzy, SS miał już własny wydział wywiadu, SD, czyli Sicherheitsdienst. Podczas krwawych czystek z 1934 roku, znanych jako Noc Długich Noży, SS pokazał swoje kły. Ich orkiestracja pozasądowych egzekucji przywództwa SA nie pozostawiła wątpliwości co do długości, na jakie posuną się, by zapewnić sobie władzę. Masakra była kluczowym momentem oddzielającym SS od SA i czyniącym go niezależną organizacją odpowiedzialną tylko przed Hitlerem. Ta niezależność była bezprecedensowa, torując drogę dla niekontrolowanych okrucieństw, które miały nastąpić. Berlin, serce Niemiec, stał się operacyjnym epicentrum SS, gdzie mężczyźni w eleganckich czarnych mundurach chodzili z przerażającym powietrzem pewności siebie. To nie byli zwykli żołnierze ani standardowi oficerowie. Byli to ideologicznie zmotywowane elity, wyselekcjonowane ze względu na ich aryjskie cechy i niezachwianą lojalność wobec doktryny nazistowskiej. Miejsca takie jak zamek Wewelsburg, renesansowa forteca, którą Himmler widział jako ideologiczne i duchowe centrum SS, stały się centrami szkoleniowymi, łączącymi wojskową rygorystyczność z tajemniczymi rytuałami i indoktrynacją ideologiczną. Do czasu wprowadzenia ustaw norymberskich w 1935 roku SS stał się kluczowym narzędziem egzekwowania polityki rasowej. Nie tylko chronili Hitlera.
byli teraz strażnikami całego nazistowskiego światopoglądu, opętani czystością niemieckiej krwi i kultury. Igrzyska olimpijskie w 1936 roku posłużyły jako międzynarodowa platforma do zaprezentowania mocy i efektywności SS, ale pod pozorem zorganizowanej defilady kryły się mroczniejsze ambicje. Ich rola dramatycznie wzrosła z wybuchem II wojny światowej. Nie będąc już tylko siłą wewnętrzną, przejęli role wojskowe i eksterminacyjne. Utworzenie Waffen-SS, zbrojnego skrzydła, umożliwiło im udział w bitwach, podczas gdy jednostki takie jak Einsatzgruppen były wyraźnie zaprojektowane do masowych mordów. W miarę postępu wojny SS pogrążył się w coraz bardziej sadystycznych dążeniach, od eksperymentów na ludziach w obozach koncentracyjnych po nadzorowanie ostatecznego rozwiązania masowej eksterminacji Żydów. Notorycznie tajemniczy stworzyli nawet własny zakodowany język znany jako SS-Sprache, leksykon, który ukrywał brutalność ich czynów za fasadą biurokratycznej obojętności. Kółka zębate maszyny. Bizantyjska sieć labiryntów SS. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś rozwiązać kostkę Rubika, mogłeś poczuć, jak działają skomplikowane systemy. Każdy ruch zmienia krajobraz, każdy skręt przyczynia się do ogólnej konfiguracji. Teraz weź tę złożoność i pomnóż ją przez ciężar historii i grozy, a zbliżysz się do zrozumienia zawiłej struktury organizacyjnej SS, czyli Schutzstaffel. SS nie było monolityczną jednostką. Było chimerycznym labiryntem podgrup i specjalnych jednostek, każda z własną funkcją, etosem i łańcuchem dowodzenia. Aby zagłębić się w ten labirynt, trzeba najpierw przejść przez jego nadrzędne podziały. Allgemeine SS, Waffen-SS i SS Totenkopfverbände. Allgemeine SS, znane również jako Generalne SS, było najbardziej rozległym oddziałem. Do połowy lat 30. po wprowadzeniu ustaw norymberskich to ramię SS stało się równoległą siłą policyjną, przewyższającą regularną policję niemiecką, zarówno pod względem autorytetu, jak i mocy. Ale był haczyk. Członkowie musieli prześledzić swoje drzewo genealogiczne do roku 1750, aby udowodnić swoje aryjskie pochodzenie, co uczyniło z obsesji genealogicznej nowy poziom. Podczas gdy my możemy się zastanawiać nad naszymi drzewami genealogicznymi, De la Allgemeine SS genealogia była sprawą ideologicznej czystości, rytuałem wstępu do egzekwowania aryjskiej utopii. Następnie przyszło Waffen-SS, zbrojne ramię wojskowe SS, które ożyło po wybuchu II wojny światowej. W przeciwieństwie do Allgemeine SS, Waffen-SS podlegało OKW, najwyższemu dowództwu armii niemieckiej, chociaż ostatecznie odpowiadało Heinrichowi Himmlerowi. Bardziej pragmatyczne w swoim rekrutacji, nawet włączało ochotników z innych krajów europejskich, chociaż zwykle z terytoriów okupowanych lub sprzymierzonych z nazistami. Znane ze swojej waleczności bojowej i groźnych dywizji pancernych, Waffen-SS nosiło umundurowanie maskujące, różniące się od zwykłych szarych mundurów Wehrmachtu. Te mundury stały się tak ikoniczne, że stały się częścią mistyki Waffen-SS, deklaracją sartorialną ich elitarnej pozycji. I nie zapominajmy o ich charakterystycznym salucie. Zamiast tradycyjnego salutu armii niemieckiej, używali salutu Hitlera jako potwierdzenia ich pierwotnej lojalności wobec Führera. Wreszcie dochodzimy do SS Totenkopfverbände, jednostek czaszki i piszczele, odpowiedzialnych za administrację obozów koncentracyjnych i zagłady. Dowodzone przez oficerów, którzy awansowali przez Allgemeine SS, stały się osobną dywizją w 1939 roku. To ciekawe i groteskowe, że symbol czaszki i piszczeli był symbolem noszonym na ich kołnierzach, mrocznym zapowiedzeniem śmierci, którą mieli administrować. Te jednostki nie były tylko strażnikami, były wykonawcami zsystematyzowanej maszyny śmierci, biurokratami grozy, którzy liczyli kalorie przydzielone więźniom, tak jak okrutny dietetyk, każde obliczenie krokiem bliżej do unicestwienia więźniów przez przymusową pracę i niedożywienie, jak mroczny gobelin utkany z nici ambicji, ideologii i brutalności, wewnętrzna struktura SS była dziełem inżynierii organizacyjnej. Łatwo sobie wyobrazić Heinricha Himmlera, cichego fanatyka, metodycznie planującego tę sieć władzy, jego biuro wypełnione szczegółowymi wykresami, planami architektonicznymi obozów i historycznymi tomami na temat germańskiej mitologii. Jego słynne zdanie, "Moja cześć to lojalność",
Nie było tylko przysięgą, było zasadą projektowania skomplikowanej, wieloaspektowej potworności, jaką było SS. Niewidzialny atrament, niezatarte, niewypowiedziane zbrodnie SS w Holokauście. To był długopis, który narysował mapę do piekła, cichy podpis Heinricha Himmlera, uruchamiający operację Reinhardt. Plan, który miał za zadanie utworzyć obozy zagłady, takie jak Treblinka, Sobibór i Bełżec. Niemal niewyobrażalne jest to, że taki bezgraniczny horror mógł zostać zredukowany do biurokratycznej banalności, do klików maszyny do pisania i plam atramentu. Jednak właśnie tak SS zorganizowało swój mroczny balet śmierci z wyrafinowanym dystansem i starannym planowaniem. Holokaust nie był tylko chaotycznym wylewem nienawiści. Był to systematycznie zaprojektowany i efektywnie przeprowadzony ludobójstwo z SS w jego jądrze. Często niewypowiadana w publicznych dyskusjach jest dręcząca rzeczywistość, że SS odegrało wieloaspektową rolę w Holokauście. Nie byli tylko wykonawcami, ale także architektami. Weźmy na przykład Einsatzgruppen, mobilne oddziały zabójcze, które poruszały się jak mściwe cienie za postępującą armią niemiecką, z zadaniem mordowania Żydów, Romów i innych grup. Uzbrojeni w listy przygotowane z dużym wyprzedzeniem, wkraczali do miast z misją oczyszczenia. W miejscach takich jak Babi Jar, koło Kijowa, wymordowali ponad 33 tysiące Żydów w ciągu zaledwie 2 dni. Ich raporty, dokumentowane w chłodnym, biurokratycznym języku, były wysyłane z powrotem do Berlina, jakby dokumentowali wydatki firmowe, zamiast rozliczać masowe morderstwo. SS Totenkopfverbände nadzorowało obozy koncentracyjne i centra zagłady, ale te jednostki czaszki śmierci nie były tylko strażnikami śmierci, były jej hodowcami. Auschwitz, nazwa, która stała się synonimem Holokaustu, było pod ich nadzorem. Auschwitz nie było tylko miejscem, gdzie życie się kończyło. Było to perwersyjne laboratorium, gdzie odbywały się eksperymenty medyczne, często inicjowane przez lekarzy SS, takich jak Josef Mengele. Tutaj nazistowska perwersyjna fascynacja eugeniką znalazła ciemny plac zabaw. Od eksperymentów na sterylizacji po badania, które doprowadziły do nieobliczalnego cierpienia, SS nadzorowało imperium naukowego sadyzmu. Nawet gaz cyklon B, używany w komorach gazowych, miał swoje wdrożenie nadzorowane przez personel SS, ludzi, którzy później twierdzili, że po prostu wykonali rozkazy. Były też transporty, długie, duszące dusze podróże, które dostarczały miliony do ich śmierci. Reichssicherheitshauptamt, czyli Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, był organem kontrolowanym przez SS odpowiedzialnym za koordynowanie masowych deportacji do obozów zagłady. Nie były to przypadkowe przydziały, były orkiestrowane z okrutną precyzją. Nazwiska były odhaczane z list, rodzinom rozrywano i upychano w wagonach bydlęcych, często spędzając dni w nie do wyobrażenia warunkach. Oficerowie SS, którzy spotykali te pociągi po przyjeździe, wdrażali to, co oni określali jako proces selekcji, decydując, kto zostanie natychmiastowo skazany na śmierć, a kto tymczasowo oszczędzony dla pracy lub eksperymentów. Heinrich Himmler, przemawiając do Zgromadzenia Oficerów SS w 1943 roku, powiedział słynne słowa: "To jest strona chwały w naszej historii, która nigdy nie została napisana i nigdy nie zostanie napisana." Odniósł się do masowej eksterminacji Żydów, tematu tak wstrętnego, że nawet wśród jego najbliższego kręgu często omawiano go tylko w zawoalowanych eufemizmach. Cichy czarodziej, Heinrich Himmler, kukiełkarz za marionetką SS. Heinrich Himmler nie wydawał się na pierwszy rzut oka imponującą postacią. Z okularami niepewnie osadzonymi na nosie i postawą, która mogła być pomylona z łagodnym bibliotekarzem, a nie bezlitosnym zabójcą, nie sprawiał wrażenia mózgu za najstraszliwszymi zbrodniami w historii. Mówi się jednak, że ciche wody brzegi rwą, a spokój Himmlera krył przepaść niezgłębionej ciemności. Himmler był człowiekiem napędzanym przez skrzywione ideologie, ale był także człowiekiem, który zwracał uwagę na szczegóły. W jego świecie diabeł nie tylko tkwił w szczegółach, diabeł był szczegółami. To Himmler widział SS nie tylko jako organizację, ale jako zakon rycerski, mroczne bractwo związane perwersyjnym poczuciem lojalności i skręconą wizją przyszłości. Czerpał inspiracje z średniowiecznych rycerzy teutońskich, widząc siebie jako współczesnego krzyżowca broniącego rasy aryjskiej.
Można było sobie wyobrazić go w innej epoce, zgłębiającego zwoje i manuskrypty. Himmler nawet stworzył Annenerbę, myślącą cześć SS, aby zagłębiać się w badaniach archeologicznych i kulturowych w celu legitymizacji ideologii nazistowskiej. Annenerbę organizowało ekspedycje w odległe miejsca, takie jak Tybet, w poszukiwaniu aryjskich korzeni, jakby historia sama mogła być przepisana szpadlem i pędzlem. Jednak to w sferach terroru i kontroli Himmler naprawdę zaznaczył swoje piętno. Gestapo, tajna policja i Sicherheitsdienst, agencja wywiadowcza, zostały włączone do jego domeny, czyniąc go drugim najpotężniejszym człowiekiem w Niemczech. Jego zasięg nie ograniczał się do sfery abstrakcyjnej czy tajemniczej. To Himmler zorganizował masowe obozy zagłady, koordynował Einsatzgruppen, mobilne oddziały zabójcze, które podążały za Wehrmachtem na front wschodni. Był tak samo biurokratą, jak i katem. Na jego rozkaz prowadzono protokoły spotkań, rejestrowano szczegóły i utrzymywano statystyki. Ta skrupulatna dokumentacja sprawiła, że Holokaust stał się nie tylko zbrodnią, ale biurokratycznie administrowaną zbrodnią. Jeśli kiedykolwiek było świadectwo podwójnej natury Himmlera, częściowo ideologa, częściowo administratora, były to niesławne przemówienia w Poznaniu w 1943 roku. Tutaj, przemawiając przed zgromadzeniem przywódców SS, Himmler niecharakterystycznie ujawnił skalę i zakres Holokaustu, nazywając to stroną chwały, która nigdy nie zostanie napisana. Przerażające jest myślenie, że Himmler widział chwałę w zorganizowanej śmierci i uważał to za temat nie tylko do szeptanych rozmów, ale dla pewnego rodzaju zdemoralizowanego państwowego rzemiosła. To również Himmler, zdając sobie sprawę, że klęska Niemiec jest nieunikniona, próbował negocjować z aliantami w 1945 roku, idąc nawet na tyle daleko, że spotkał się z hrabią Folke Bernadotte ze Szwecji. Człowiek, który zorganizował śmierć na niewyobrażalną skalę, teraz próbował być pośrednikiem życia, jakby coś takiego było w jego moralnym zakresie. Te działania doprowadziły do jego aresztowania przez brytyjskie siły, a niedługo potem, zdając sobie sprawę, że pętla sprawiedliwości się zaciska, wziął cyjanek, aby uniknąć konfrontacji z zasłużonym sądem. Zatruty kielich. Jak ideologiczne eliksiry karmiły mroczną krucjatę SS. Wyobraź sobie zgromadzenie mężczyzn, których oczy tliły się żarem, który wymyka się prostej wyjaśnieniu, zebranych w starożytnych zamkach, pełnych średniowiecznej symboliki. Nie, to nie jest tajne spotkanie sekretnego stowarzyszenia z powieści Dana Brauna. To był zamek Wewelsburg, ideologiczne i duchowe centrum SS, gdzie Heinrich Himmler wyobrażał sobie ponowne zapalenie dawnej rycerskości teutońskich rycerzy, ale zamoczone w toksycznej zaprawie nazistowskiej ideologii. W tych komnatach, wypełnionych skręconymi interpretacjami germańskiego folkloru i zniekształconymi artefaktami historycznymi, z S nie tylko narodziło się, zostało ochrzczone i zindoktrynowane, karmione nie tylko pożywieniem dla ciała, ale trucizną dla duszy. Ideologiczna indoktrynacja SS rozpoczęła się na długo przed ich wkroczeniem do zamku Wewelsburg. Ich rytuały inicjacyjne nosiły znamiona skręconego rycerskiego bractwa. Rekruci musieli udowodnić swoje aryjskie pochodzenie aż do roku 1750, jakby czystość krwi mogła jakoś przełożyć się na szlachetność celu. A potem przyszedł przysięga, wieczna lojalność Adolfowi Hitlerowi i Heinrichowi Himmlerowi, który w swojej roli jako Reichsführer SS odegrał rolę wielkiego mistrza w tym perwersyjnym przemyśleniu rycerskiego zakonu. Z przysięgami złożonymi i sztyletami ozdobionymi runami SS w ręku, ci mężczyźni nie tylko dołączyli do organizacji. Zaciągnęli się do mrocznej krucjaty, nieświętej misji sankcjonowanej przez skręconą ideologię. To jedno dołączyć do organizacji, a zupełnie co innego wewnętrznie przyswoić jej doktryny. Szkolenie SS wykraczało daleko poza fizyczne przygotowanie i strategię wojskową. Obejmowało także duże dawki edukacji ideologicznej. Szkoły SS, takie jak SS Junkerschulen, stały się tyglami, w których ideologia była wlewana do samego szpiku rekrutów. Nauczyli się postrzegać siebie jako awangardę rasy panów, przeznaczoną do narzucenia nowego porządku opartego na rasowej czystości i autorytarnym rządzeniu. Przedmioty takie jak nauka o rasach były nauczane, gdzie wątpliwe teorie były przedstawiane jako faktyczne podstawy dla głęboko zakorzenionych uprzedzeń.
Mity, legendy i celowo zniekształcone interpretacje historii były włączane do programu nauczania, zaprojektowane, aby wzmacniać ideę aryjskiej supremacji. To była szkoła fanatyzmu, uniwersytet nienawiści. Następnie przyszły ćwiczenia w terenie, ale to nie były zwykłe gry wojenne. W okupowanych terytoriach Einsatzgruppen, złożone głównie z oficerów SS, praktykowały to, czego się nauczyły. Byli oceniani nie tylko za taktyczny błysk, ale także za ideologiczną czystość. Oceniani za to, jak efektywnie mogli wykonywać rasowe polityki eksterminacji i przesiedleń. To było staż w okrucieństwie, praktyczny kurs podporządkowania i byli szybkimi uczniami. Najlepszą polityczną bronią jest broń terroru, kiedyś zauważył Heinrich Himmler, przekazując tę mądrość swoim oficerom SS. Koncepcja Weltanschauungskrieg, czyli wojny ideologicznej, była głęboko zakorzeniona w ideologii SS. To wykraczało poza zwykłą propagandę. To był pogląd, który pozwalał im popełniać nie do pomyślenia czyny bez drgnienia wątpliwości czy odrobiny współczucia. Stali się prawdziwymi wierzącymi, ludźmi, którzy myśleli, że biorą udział w wielkiej historycznej misji. Dla nich SS nie było tylko zadaniem, było namaszczeniem. Wielogłowy Hydra, złowieszcza wszechstronność SS. Wyobraź sobie Hydrę, której wiele głów wijących się, każda działająca niezależnie, ale będąca częścią potwornego całości. Takie było SS podczas II wojny światowej. Organizacja o wielu rolach, każda przerażająco wydajna sama w sobie. To jakby SS było zaprojektowane jako szwajcarski scyzoryk grozy. Każda funkcja starannie wyostrzona, aby wyrządzić maksymalne szkody. Żadna rola nie była zbyt duża ani zbyt mała. Żadna misja zbyt wysoka ani zbyt niska, byleby służyła sprawie Rzeszy. Gdy w wrześniu 1939 roku zasłona konfliktu wzrosła, SS było już dobrze naoliwioną maszyną opresji w Niemczech, ale wojna dała mu nowe teatry operacji. W Polsce Einsatzgruppen, specjalne oddziały zabójcze SS, służyły jako zwiastuny szerszej europejskiej tragedii. Początkowo zadaniem ich było eliminowanie liderów politycznych i intelektualnych, aby zdekapitować polskie społeczeństwo, ale wkrótce odegrają kluczową rolę w Holokauście, mordując setki tysięcy Żydów i innych. To nie byli bezimienni żołnierze naciskający spusty. To byli mężczyźni, którzy uczestniczyli w wykładach o czystości rasowej, którzy nosili w kieszeniach mundurów małe książki, zawierające zasady ich toksycznej ideologii, jakby były świętymi tekstami, usprawiedliwiającymi ich nieświęte czyny. Jednak SS nie było zadowolone z bycia tylko mieczem. Dążyło również do bycia tarczą reżimu nazistowskiego. Stało za wewnętrzną policją, która utrzymywała niemiecką populację w ryzach, egzekwując konformizm ideologiczny i tłumiąc dysydentów. Gestapo, czyli tajna policja państwowa, działała pod szerszym parasolem SS, wykorzeniając wrogów państwa z przerażającą wydajnością. Prosty akt słuchania zagranicznej stacji radiowej mógł prowadzić do pukania do drzwi. Pukania, które zwiastowało zniknięcie, przesłuchanie lub coś gorszego. Każdy aspekt życia był pod lupą, każde odstępstwo stanowiło potencjalne zagrożenie, a SS służyło jako wszystko widzące oko, obserwując, osądzając, a często wykonując wyroki. A potem były obozy koncentracyjne, groteskowy wszechświat sam w sobie, prowadzony z przemysłową wydajnością, która zaprzeczała chaosowi ludzkiego cierpienia w środku. To SS zarządzało tymi obozami za pomocą swoich SS Totenkopfverbände, czyli jednostek czaszki i piszczele. Były odpowiedzialne za wszystko, od pociągów przybywających zapakowanych przerażonym ludzkim towarem, po orkiestrację przymusowej pracy i systematycznej eksterminacji. Dachau, Auschwitz, Sobibór, nazwy, które wciąż przyprawiają nas o dreszcze, były zarządzane tak, jakby były fabrykami. Ich surowcem były ludzkie życia, a końcowym produktem śmierć. Personel SS, który zarządzał tymi obozami, często mieszkał ze swoimi rodzinami w rezydencjach tuż za drutem kolczastym, jakby zarządzanie zagładą było pracą od 9 do 17, która nie przeszkadzała w życiu domowym. Oczy świata są zwrócone na was, mówił Eisenhower swoim żołnierzom w dzień D, ale oczy SS były skierowane gdzie indziej, na tajny plan ewakuacji i zniszczenia obozów koncentracyjnych, aby ukryć ich zbrodnie, na kieszenie oporu, które wciąż trzeba było stłumić i, pod koniec, na daremne ostatnie stanie przeciwko przypływowi, który się odwrócił. Nawet gdy ich świat się rozpadał,
SS pozostało fanatycznie oddane swojej sprawie, walcząc do ostatniej kuli, a w niektórych przypadkach uczestnicząc w zorganizowanym niszczeniu dowodów na swoje własne zbrodnie. Otchłań poza mundurem. Mroczna odyseja przez zbrodnie wojenne SS. Wyobraź sobie na chwilę organizację tak uwikłaną w okrucieństwo, że zamieniła niewyobrażalne w rutynę. Wyobraź sobie oficerów SS, którzy wyglądali jak inni żołnierze. Mundury wyprasowane, buty wypolerowane, odznaki błyszczące, ale których działania pochodziły z najgłębszych głębin ludzkiej złośliwości. Zbrodnie wojenne SS nie były jedynie odchyleniami. Były systematyzowanymi okropnościami, które rozciągały się jak powolna, nieuchronna, ciemna chmura nad krajobrazem Europy. Zacznijmy od Einsatzgruppen, notorycznych mobilnych oddziałów mordujących. Były to śmiercionośne pionierki SS na froncie wschodnim, podążające za postępującymi niemieckimi wojskami. W miejscach takich jak Babi Jar koło Kijowa te oddziały dokonały masakry dziesiątek tysięcy Żydów, Romów i innych uznawanych za niepożądanych. To nie były abstrakcyjne liczby, to byli mężczyźni i kobiety. Egzekucje były tak masowe, że ziemia falowała, groteskowe zjawisko spowodowane przez osiadanie masowych grobów. Ale masowa zbrodnia była tylko jednym groteskowym kolorem w mrożącym krew w żyłach spektrum okropności. SSS odegrało kluczową rolę w wykorzystywaniu przymusowej pracy. Przemysły takie jak IG Farben, Krupp, a nawet Volkswagen korzystały z pracowników, którzy pracowali do śmierci pod nadzorem SS. To były ręce, które zbudowały III Rzeszę, ale były to skute ręce, głodne i wyczerpane. Ludzie tacy jak Oswald Pohl, szef biura ekonomiczno-administracyjnego SS, metodycznie zarządzali tymi okropnościami, jakby były jedynie liniami w księdze rachunkowej, lekceważąc ludzki koszt. A potem były eksperymenty medyczne, akty tak ohydne, że wydawały się należeć do sfery poza ludzkim pojęciem. Doktor Józef Mengele w Auschwitz stał się postacią synonimiczną z tą mroczną nauką, prowadząc eksperymenty, które obejmowały od sterylizacji po badanie bliźniąt, często prowadzące do ich śmierci. Eksperymenty były sadystyczne, pozbawione wartości naukowej, oparte całkowicie na ludzkim cierpieniu. Cytat przypisywany Mengele ujawnia chłodne oderwanie. Im więcej robimy wam, tym mniej wydaje się wam, że to robimy. Kolejny rozdział w tej strasznej litanii to zaangażowanie SS w branie zakładników i mordowanie w ramach represji. Miasta takie jak Oradour-sur-Glane we Francji i Lidice w Czechosłowacji zostały zmiecione z mapy jako akty zbiorowej kary. Mężczyźni i kobiety byli zabijani, ich domy spalane, ich historie wymazane. SS nie tylko chciało podporządkować, miało na celu wymazanie, zaprzeczenie całym społecznościom ich miejsca w ludzkiej narracji. Abyśmy nie myśleli, że ta ciemność była ograniczona do kilku zdeprawowanych dusz, rozważmy raport Jägera, wewnętrzny dokument SS szczegółowo opisujący masowe morderstwa dokonane przez jedną jednostkę Einsatzkommando na Litwie. Raport ten w przerażający sposób tabuluje liczbę zabitych, podzieloną na kategorie mężczyźni, kobiety, seniorzy, jakby byli jedynie statystykami. To była biurokracja zła, systematyzowana zagłada, zarządzana z taką starannością, jaką można by kojarzyć z rocznym raportem korporacyjnym. Wagi sprawiedliwości. Zmierzchowe rozliczenie SS. Jeśli wojna była rozległym, makabrycznym gobelinem ludzkiego cierpienia, to powojenne procesy były próbą, choć niewystarczającą, wplecenia narracji sprawiedliwości w tkaninę splamioną niezatartymi zbrodniami. Procesy norymberskie, które rozpoczęły się w listopadzie 1945 roku, stały się najbardziej symbolicznymi z tych sądowych poszukiwań, stając się sceną dla globalnego rozliczenia, wykraczającego poza zwykłą zemstę. W wielkiej sali, gdzie echa niezliczonych głosów odbijały się od drewnianych boazerii i pluszowych zasłon, mężczyźni, którzy kiedyś orkiestrowali zbrodnie o niewyobrażalnej skali, byli teraz oskarżonymi. Wśród nich był Ernst Kaltenbrunner, najwyżej postawiony oficer SS, który stanął przed sądem w Norymberdze. Widok tego człowieka, który nadzorował wiele Holokaustu jako szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, próbującego usprawiedliwiać się, był ćwiczeniem w absurdzie. Jego ostateczne skazanie na śmierć przez powieszenie było momentem zarówno satysfakcjonującym, jak i niepokojącym. Satysfakcjonującym, ponieważ sprawiedliwość zdawała się być zrobiona, ale niepokojącym,
ponieważ kara nigdy nie mogła być proporcjonalna do zbrodni. Procesy norymberskie ustanowiły precedens dla zasady prawnej odpowiedzialności dowódczej, według której wyżsi oficerowie mogli być odpowiedzialni za zbrodnie popełnione przez podwładnych, jeśli mieli o nich wiedzę i nie działali, aby im zapobiec. Ta zasada byłaby powoływana w kolejnych procesach oficerów SS i personelu, zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Ale co z piechurami szeregowymi SS? Los tych mężczyzn rozwijał się w mniejszych salach sądowych w całej Europie i Amerykach, rozciągając się przez dziesięciolecia, nawet do XXI wieku. W 1961 roku Adolf Eichmann, logistyczny architekt za masowymi deportacjami do obozów zagłady, został schwytany w Argentynie przez izraelskich agentów. Jego proces w Jerozolimie, który był transmitowany na całym świecie, wrył w pamięć zbiorową banalność zła, frazę stworzoną przez teoretyczkę polityki Hannah Arendt. Eichmann, który opisał siebie jako zwykłe kółko zębate w maszynie, został stracony w 1962 roku, pozostawiając świat z przerażającą myślą, że masowa zbrodnia mogła być dziełem urzędników sumiennie odhaczających listy kontrolne. Kolejne procesy obejmowały również inne rodzaje odpowiedzialności, nie tylko retrybucje, ale także restytucje. Porozumienie luksemburskie z 1952 roku było przełomowym układem, który zobowiązywał zachodnie Niemcy do wypłaty reparacji Izraelowi i narodowi żydowskiemu. Finansowe przyznanie, choć niewystarczające, okropności popełnionych przez podmioty takie jak SS. Ciekawie, nie wszyscy członkowie SS stanęli przed sądem. Weźmy przypadek doktora Josefa Mengele, anioła śmierci z Auschwitz. Pomimo nieustannych poszukiwań przez Mossad i inne agencje, uniknął schwytania, żyjąc swoje dni w Ameryce Południowej, zanim zmarł w wypadku podczas pływania w 1979 roku. Jego ucieczka była nieprzyjemnym przypomnieniem, że długie ramię sprawiedliwości, choć rozległe, miało swoje ograniczenia. Byli też tacy jak Otto Skorzeny, SS-Obersturmbannführer, znany z uratowania Benito Mussoliniego z niewoli. Chociaż uniewinniony w Norymberdze, zaangażował się w powojenne organizacje podziemne i był nawet konsultowany przez niektóre agencje wywiadowcze, pozostawiając do przemyślenia niepokojącą elastyczność moralności w korytarzach władzy. Żołnierze Obrzeża. Paradoks zagranicznych ochotników w Waffen-SS. W miarę jak dramat II wojny światowej rozgrywał się jak ponura tapiseria na terenie Europy, osobliwa fabuła nabierała kształtu, często niezauważana, z dala od głównego narracyjnego nurtu zdominowanego przez Wehrmacht i wewnętrzne kręgi nazistów. To dziwna, paradoksalna opowieść o zagranicznych ochotnikach w Waffen-SS, opowieść tańcząca na krawędziach lojalności i przetrwania, tożsamości i pragmatyzmu. Rekrutacja zagranicznych ochotników do Waffen-SS zaczęła się na dobre około 1941 roku. Już wtedy maszyna wojenna mieliła przez Europę, a świeżych żołnierzy było bardzo potrzeba. W ironii losu, rasowo zafiksowane SS otworzyło swoje szeregi dla tego, co kiedyś uważało za gorsze grupy. Logika była chłodno-utylitarna, brakowało ludzi, a polityczne sojusze były zawierane na ruchomych piaskach. Od Finów na północy po francuską dywizję Charlemagne, od ukraińskiej dywizji Galicja po ochotników z Bałkanów, tkanina Waffen-SS stawała się skomplikowanym splotem etniczności i narodowości. Teraz można się zastanawiać, co skłoniło tych mężczyzn do przyłączenia się do organizacji znanej z bezwzględnego ideologicznego zapału. Dla niektórych była to mieszanka antykomunistycznych uczuć i atrakcji nowej Europy pod nazistowskim patronatem. Ludzie tacy jak Léon de Grelle, belgijski aktywista polityczny, który stał się ochotnikiem Waffen-SS, postrzegali walkę jako przedłużenie własnych narodowych zmagań. W jednym ze swoich przemówień de Grelle bezczelnie oświadczył: odchodzę, dbajcie o Belgię. Pozostaję Walonem i pozostaję Belgiem, ale będę walczył na froncie wschodnim jako Europejczyk. Dla innych dołączenie do Waffen-SS było desperackim hazardem o przetrwanie lub lepsze traktowanie pod okupacją. Jeszcze inni dali się uwieść propagandzie, ich umysły udekorowane obrazami dzielnych wojowników walczących za większą sprawę. Rekruterzy SS, w pełni świadomi niestabilnych składników,
których używali, stosowali celowaną propagandę, jak ulotki napisane w różnych językach i filmy nawiązujące do lokalnego folkloru i historii. Te metody wpisywały się w złożoną sieć motywacji, czyniąc każdą zagraniczną dywizję ciekawą mieszanką ideologii i intencji. Gdy ci ochotnicy zostali zintegrowani, czy jak niektórzy twierdzą, wchłonięci do Waffen-SS, przeszli intensywne sesje treningowe, mające na celu ukształtowanie ich w archetypowego żołnierza SS. Ale rzeczywistość była znacznie bardziej złożona. Mimo noszenia podobnych mundurów, ozdobionych niesławny znakiem czaszki śmierci, wiele zagranicznych jednostek było słabo wyposażonych i otrzymywało mniej przywilejów niż ich niemieccy odpowiednicy. Walki, w których brali udział, były równie brutalne, często rozmieszczone w niektórych z najstraszniejszych teatrów wojny, czy to w mroźnym labiryncie frontu wschodniego, czy w zawalających się bastionach we Francji podczas inwazji aliantów. Gdy wojna zmalała, a losy się odwróciły, ci i zagraniczni ochotnicy znaleźli się w pułapce upadającego imperium. Niektórzy, jak resztki francuskiej dywizji Charlemagne, stanęli w obliczu strasznej bitwy o Berlin, walcząc do gorzkiego końca w mieście już skazanym na ruiny. Inni próbowali uciec z powrotem do swoich ojczyzn, tylko po to, by spotkać się z różnymi losami, procesami, egzekucjami lub dożywotnią ostracyzacją. Cień run. Okultyzm i estetyczna anatomia SS. W annałach mrocznej historii niewiele symboli wzbudziło tyle grozy i pogardy, co bliźniacze runy SS. Te sigile, przypominające podwójne błyskawice, oznaczały coś więcej niż tylko dwie litery. Były one alchemiczną formułą, która połączyła mit, mistycyzm i złośliwość w jeden, mrożący krew w żyłach znak. Heinrich Himmler, człowiek równie zafascynowany tajemnicami, co sztuką eksterminacji, widział SS nie tylko jako jednostkę wojskową, ale jako ezoteryczny zakon, zakorzeniony w mrocznym pastiszu aryjskich mitów, teutońskich legend i skomplikowanego pseudonaukowego bełkotu. Himmler był urzeczony pomysłem ożywienia starożytnego aryjskiego dziedzictwa, bogatego w wojenne kody, sekretne rytuały i święte symbole. Jego ideologia, tak ezoteryczna jak i szalona, czerpała inspiracje z różnych okultystycznych praktyk i wiedzy o runach. Mówi się, że często odwiedzał zamek Wewelsburg, miejsce, które zamierzał uczynić Kamelotem SS, gdzie podobno oddawał się różnorodnym mistycznym ceremoniom. Podwójne runy nie były tylko ozdobnikami. Zostały starannie wybrane z run Armanen, zestawu spopularyzowanego przez austriackiego mistyka Guido von Lista. Dzieło Lista było uważane za ezoteryczną interpretację staronordyckich alfabetów runicznych, chociaż było dalekie od historycznej dokładności. Mimo to Himmler i jego wewnętrzne kręgi byli oczarowani mistyką, która otaczała ten ezoteryczny symbol, interpretując go jako symbol dualizmu, stworzenia i destrukcji, życia i śmierci, władzy i obowiązku. To tak, jakby wierzyli, że nosząc te sigile, mogą kanałować jakąś kosmiczną energię, która legitymizowałaby ich akty bezprecedensowej przemocy. I nie zapominajmy o niesławnej Totenkopf, czyli insygniach czaszki i piszczele, upiornej i makabrycznej czaszce, która zdobiła kołnierzyki jednostek SS odpowiedzialnych za administrowanie obozami koncentracyjnymi i zagłady. Ten morbidny symbol, bardziej niż jakikolwiek inny, był surową, graficzną reprezentacją całkowitego lekceważenia życia ludzkiego przez SS. Chociaż czaszki historycznie były używane w wojskowej symbolice, w kontekście SS nabrały bardziej złowrogiego znaczenia, które bezwzględnie spoglądało na świat, jakby mówić: jesteśmy architektami śmierci i nie wstydzimy się tego. Jednak repertuar symboli SS nie ograniczał się do mistycznych czy makabrycznych. Flagi, hymny i przysięgi były starannie zaprojektowane, aby wzbudzić w organizacji poczucie świętego obowiązku. Śluby SS i nawet narodziny były obciążone rytualnymi elementami, mającymi na celu propagowanie rasowo czystego potomstwa. Nawet ich niesławne czarne mundury, zaprojektowane przez członków SS Karla Dibitrza i Waltera Hecka, nie były tylko o estetyce, ale były reprezentacją śmiertelnej powagi i kultopodobnego zaangażowania oczekiwanego od każdego członka. Sam Himmler kiedyś stwierdził: czarny to nasz kolor, czarny symbol walki i początku wszystkich rzeczy, a więc jest dobry. Cień archiwum. Śledzenie SS w labiryntach kolektywnej pamięci. Opowieść o SS
nie kończy się wraz z upadkiem III Rzeszy czy brzękiem kluczy strażnika zamykającego więźniów. Zamiast tego jej dziedzictwo rozwija się jak mroczna tapiseria na tle nowożytnej historii, w zakamarkach badań akademickich, w cichej powadze pomników oraz w często kontrowersyjnych przestrzeniach dyskursu publicznego. W świecie akademickim SS służy jako studium przypadku dla niektórych z najbardziej niepokojących pytań o ludzkie zachowanie. Uczniowie mozolnie przesiewają ocean dokumentów archiwalnych, korespondencji i relacji ustnych, aby rozłożyć na czynniki pierwsze mechanikę tej kiedyś budzącej strach organizacji. Etycy i psychologowie również zmagają się z pytaniem, jak zwykli ludzie stali się agentami niepojętego okrucieństwa. To zagadka, która odbiła się w pismach myślicieli takich jak Hannah Arendt, której pojęcie banalności zła starało się pojąć, jak ramy instytucjonalne mogły tak skutecznie dehumanizować zarówno sprawcę, jak i ofiarę. Ale podczas gdy uczniowie piszą tomy, pomniki oferują innego rodzaju opowieść. Opowieść o cichej kontemplacji. Miejsca takie jak Auschwitz, Sobibór i Treblinka służą jako ponure pomniki, nie tylko ofiar, ale także jako niezatarte znaki zbrodni SS przeciwko ludzkości. Tutaj narracja nie jest słowna, ale obecna. W upiornym pustkowiu opuszczonych baraków i komór gazowych oraz w ważącej ciszy, która osiada nad polami, gdzie tysiące zostały stracone. Odwiedzający, w tym potomkowie członków SS, często wspominają o nieuchwytnej sensacji, jakby samo powietrze nadal było świadkiem przewinień, które tam się rozegrały. Teraz wyjdź poza święte sale akademii i upiorną ciszę pomników, a zobaczysz, że SS przetrwało również w polu minowym dyskursu publicznego. Od produkcji hollywoodzkich po debaty w mediach społecznościowych dziedzictwo SS jest często przywłaszczane, często tracąc niuanse w tym procesie. Filmy takie jak Lista Schindlera i Pianista przynoszą zdramatyzowane relacje światowym publicznościom, podczas gdy inne ryzykują zbagatelizowaniem ogromu zbrodni SS poprzez stylizowaną przemoc lub zniekształcone łuki postaci. Co ciekawe, SS zostało również przywołane w przestrogach dla współczesnej polityki jako retoryczne widmo ostrzegające przed wzrostem autorytaryzmu i ekstremizmu. Jednak to często wywołuje kontrowersje. Krytycy twierdzą, że takie porównania ryzykują rozcieńczenie wyjątkowego horroru Holokaustu i innych zbrodni SS. Pamięć publiczna jest przecież polem bitwy interpretacji. Niedawno pojawił się trend wśród niektórych skrajnie prawicowych grup do przywłaszczania sobie symboli lub haseł SS, świadomie ignorujących lub otwarcie lekceważących ich ciężar. Te przywłaszczenia wywołały debaty społeczne na temat wolności słowa kontra imperatywu przeciwdziałania nienawiści, wznawiając stare argumenty z pilną nową trafnością. Ale być może najbardziej przejmującymi znakami dziedzictwa SS są osobiste relacje, listy, dzienniki i wywiady z ocalałymi lub członkami rodzin, które odsłaniają mikrokosmosy życia nieodwracalnie zmienionego. W tych fragmentach SS nie jest abstrakcyjnym historycznym pojęciem, ale rzeczywistą, namacalną siłą, która rozwaliła marzenia, rozdzieliła rodziny i pozostawiła rany, które mogą nigdy nie zagoić w pełni. Mroczne echa, jak dziedzictwo SS, odbija się w nowoczesnym ekstremizmie. W cienistych zakątkach internetu, ukryte w zakodowanym języku i rozpostarte na graffiti na anonimowych ścianach, wpływ SS nadal nawiedza współczesny świat. Niepokojący urok ich ideologii nie rozpadł się wraz z ruinami III Rzeszy. Raczej zmetaforyzował się, wnikając w różne grupy ekstremistyczne, które dziś prosperują. Zrozumienie tego trwałego dziedzictwa to jak wpatrywanie się w niepokojącą otchłań, gdzie echa przeszłego horroru odbijają się w języku, symbolach i działaniach współczesnej nienawiści. Na wstępie wyjaśnijmy jedną rzecz. Niesławna historia SS uczyniła ją tematem tabu, czymś, co jest potępiane w głównym nurcie społeczeństwa. Jednak paradoksalnie ta sama niesława wywiera przyciąganie na umysły oczarowane ekstremistycznymi ideologiami. To, co dla większości jest mrocznym rozdziałem w historii ludzkości, dla niektórych staje się podręcznikiem, skandalicznym zniekształceniem historii, które romantyzuje jego złośliwość. SS służy nie jako przestroga, ale jako inspiracja, perwersyjny wzór do przodu agendy, która znalazła nowe życie w nowoczesnych grupach nienawiści. Skrajnie prawicowe zakątki sieci są pełne odniesień do SS, czasami ukryte, czasami bezczelne.
Strony internetowe gloryfikują ich walkę. Książki byłych oficerów SS są studiowane jako traktaty ideologiczne, a obrazy są udostępniane z podpisami, które wahają się od subtelnych do jawnie odrażających. Tutaj dar technologii globalnego połączenia zamienia się w przekleństwo, dostarczając platformę do propagowania, dyskutowania i normalizowania tych pokręconych przekonań. I nie zapominajmy o przywłaszczeniu symboli. Runy SS, Totenkopf, czyli czaszka i piszczele oraz nawet ich czarne mundury zostały przejęte przez nowoczesne grupy nienawiści. Te symbole wciąż pełnią funkcję, dla której zostały zaprojektowane. Tworzenia poczucia przynależności wśród wtajemniczonych, jednocześnie zaznaczając wrogią granicę przeciwko innym. Przerażający widok Totenkopf, pojawiający się w insygniach ekstremistycznych milicji, to nie tylko ukłon w stronę historii. To świadome działanie, aby połączyć misję dzisiejszych radykałów z tym, co uważają za bohaterską przeszłość. Chociaż nowoczesne grupy ekstremistyczne mogą różnić się pod względem narodowości, języka i bezpośrednich celów, wiele z nich dzieli ciekawe powinowactwo do zniekształconego przez SS widzenia historii i tożsamości. Chłoną teorię czystości rasowej nie jako anachroniczne bzdury, ale jako działające filozofie. W ostatnich latach ruchy skrajnie prawicowe w Europie i Ameryce zademonstrowały to poprzez falę przemocy wymierzonej przeciwko mniejszościom etnicznym i religijnym, odbijając najmroczniejsze dni SS. Co jeszcze bardziej niepokojące, te ideologie przemieściły się z marginesów do głównego nurtu. Kandydaci polityczni głoszący idee, które jeszcze dekadę temu byłyby uważane za ekstremistyczne, teraz są częścią narodowych dialogów i używają tego samego podręcznika. Polaryzują, radykalizują i dehumanizują. Mogą nie odwoływać się bezpośrednio do SS, ale ideologia jest uderzająco podobna. Grupa wewnętrzna, zdefiniowana przez rasę lub religię, egzystencjalne zagrożenie ze strony najeżdżającej siły i obietnica powrotu do mitycznej przeszłości. Gdy ekran gaśnie, zastanówmy się nad ciężarem tego, co dziś odkryliśmy. Od brukowanych ulic Monachium, gdzie SS wydało swoje pierwsze złośliwe tchnienie, przez ciemne korytarze procesów norymberskich, aż po piksele współczesnej nienawiści online, widmo SS to kręta rzeka ciemności przez annały historii ludzkości. Spotkaliśmy architektów tego ponurego gmachu, ludzi takich jak Heinrich Himmler, których koszmarne wizje przelały się na świat, tworząc fale cierpienia, które wciąż dotykają nas dzisiaj. W trzeźwym cytacie filozof George Santayana ostrzegł nas: ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtórzenie. Gdy runy SS, kiedyś bazgrane na papierach, opisujące okropne zbrodnie wojenne, znajdują nowe życie w ciemnych zakątkach internetu, słowa Santayany wiszą w powietrzu jak nieposłuchane proroctwo. Jesteśmy strażnikami pamięci, strażnikami historii, obarczeni trudnym, ale ważnym zadaniem wyciągania tych mrocznych echa na światło dzienne. Historia SS dobiegła końca, ale jej echa pozostają zarówno jako lekcja, jak i ostrzeżenie. To nasza odpowiedzialność, aby upewnić się, że te echa zanikają w ciszy, nigdy nie odbijając się ponownie. Dziękuję za podjęcie tej ponurej podróży ze mną. Upewnijmy się, że historia pamięta, abyśmy nie byli skazani na jej powtórzenie.